Pytasz mnie, czy potrafiłbym wymienić trzy sytuacje ze swojego życia, w których nie zrobiłem czegoś, bojąc się tak zwanej presji opinii publicznej. Powiem otwarcie, nie wiem, czy mi w to uwierzy i czy inni moi przyjaciele internetowi w to uwierzą, ale ja chyba nie potrafiłbym znaleźć ani jednej takiej sytuacji. Mój świętej pamięci ojciec, który zmarł bardzo, bardzo dawno temu, miałem wówczas 12 lat, ale powtarzał mi wielokrotnie, on miał takie swoje fajne maksymy. Jedną z tych maksym było coś takiego: Marku, przeżyj życie tak, aby twoje własne oblicze widziane w luszcze nigdy cię nie opluło. I ja, mimo że byłem w ten czas dzieckiem, no ja, jak zmarł, to ja miałem 12 lat, zapamiętałem te słowa i starałem się je wcielać w życie. Dlatego też nie pamiętam chyba takiej sytuacji, w której bym zrobił coś dlatego, że nie wiem, że to po prostu wypada. Jeżeli uważałbym, że jest to niezgodne z moimi przekonaniami, na pewno bym tak nie zrobił i chyba nigdy tak nie zrobiłem, nie pamiętam czegoś takiego. Chyba, że przyjmiemy coś takiego, że kiedyś zawarłem związek małżeński i zawarłem go w kościele, mimo że ja jestem zagorzałym ateistą, naprawdę zagorzałym ateistą i zawarłem ślub w kościele. Tylko że ja tego nie zrobiłem dlatego, że nie wypadało inaczej, tylko dlatego, że moja żona jest osobą wierzącą. W związku z powyższym uważałem, że nie mogę ją stawiać w sytuacji kontra jej przekonaniu. Uzgodniłem to z księdzem. Ksiądz wiedział, że ja jestem ateistą, a ponieważ był to jedyny ksiądz w moim życiu, którego szanowałem i którego uważałem za jakiś autorytet, dlatego też powiedziałem mu dokładnie, o co chodzi, i on stwierdził wówczas, że on mi tego ślubu udzieli, ponieważ to nie do niego należy osądzanie ludzi, że tą sferę pozostawia Pan Bóg. Bardzo mi się zresztą w ten czas spodobał i powiem Wam, wprawdzie to jakby nie dotyczy, Martino, tego pytania, które mi zadałeś, ale przypomniałem sobie tego księdza świętej już pamięci, był to ksiądz Skrzypczak, o, teraz sobie przypomniałem, już wyleciało mi trochę to z pamięci. I dlaczego o tym powiem? Bo słuchajcie, ja wiele razy podkreślałem o tym, że jestem piekielnie zatwardziałym ateistą, że jestem święcie przekonany, że każdy z nas jest tylko cząstką przyrody, że podlegamy tym samym prawom, co każdy w tej przyrodzie i że kiedyś zasilimy tak zwany łańcuch pokarmowy, czyli zjedzą nas robaki. Ale ów ksiądz Skrzypczak, z którym miałem przyjemność się poznać i wydaje mi się, że byliśmy nawet jakimiś przyjaciółmi, kiedyś mnie ujął bardzo za serce, ponieważ został zaproszony na wesele syna mojego przyjaciela. Ja załatwiłem im ten ślub. Nie będę tu kontekstu omawiał, bo to nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie ci młodzi państwo zaprosili księdza na ślub. Ponieważ po dotarciu do domu weselnego państwo młodzi jakby troszeczkę zapomnieli o swoim gościu, który powinien być w jakiś sposób uhonorowany jednak, to też ja usiadłem z nim przy stoliku i razem prowadziliśmy sobie różne dyskusje na różne tematy.
ponieważ ja w tym dniu akurat miałem bardzo dużego pecha, czyli nie mogłem spożyć żadnego alkoholu, bo musiałem na drugi dzień pojechać w trasę. To też nasza rozmowa była taka, no, na różne tematy, schodzące również czasami na... W pewnym momencie ksiądz spojrzał na tańczące pary i rzucił takie słowo: Panie Marku, niech Pan patrzy, ile tu jest pięknych kobiet. Ja taki się trochę zrobiłem zdziwiony, sobie myślę, ksiądz mówi o pięknych kobietach, ale w tym momencie sobie przypomniałem, że ksiądz Skrzypczyk jest kapłanem kościoła polsko-katolickiego. I w tym kościele akurat nie ma celibatu, księża mogą brać ślub. No więc w tym momencie zadałem pytanie, no jak się księdzu tak bardzo podobają kobiety, to dlaczego ksiądz nie wziął ślub? I on wówczas powiedział coś takiego: Panie Marku, ja święcenia składałem w zakonie jezuitów. Kończył szkołę jezuitów. I tam składał tak zwane ślubowania. Nie wiem dokładnie, na czym te ślubowania polegają. W każdym razie tam ślubował Panu Bogu. I powiedział: ponieważ ślubowałem Panu Bogu, to nikt inny mnie z tego ślubu nie może zwolnić. I to, że w tej chwili reprezentuję Kościół polsko-katolicki, nie zwalnia mnie od ślubu czystości. I w tym momencie spojrzałem na niego i pomyślałem: no tak, ten człowiek naprawdę, naprawdę wierzy w swojego Boga. Także ja wziąłem ten ślub kościelny, nie dlatego, że tak wypadało, tylko dlatego, że po prostu moja druga połowa była osobą wierzącą. Także naprawdę, mimo że próbuję sięgać tam gdzieś daleko, głębić w tej mojej mózgownicy, przemieszczać te szlaki, chyba nie znajduję takiej rzeczy, gdzie zrobiłbym coś niezgodnego na przykład z moimi przekonaniami, tylko dlatego, że tak po prostu wypada. Powiem inaczej, ja szczerze powiedziawszy brzydzę się takimi osobami. Dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy patrzę na świat polityki, kiedy widzę w tym świecie polityków wiele osób, które bądź znam lub o których czytałem, kim były w czasie minionym, to jest mi głęboko przykro, że na przykład znałem osoby, które kiedyś deklarowały swoje przywiązania do tak zwanego ruchu lewicowego, nadawały w jakiś sposób, wyśmiewały się w jakiś sposób z kościoła katolickiego, a dzisiaj, tak jak pan Piotrowski, z różańcem klęczą lub leżą krzyżem w kościele, no bo tak właśnie dzisiaj wypada. Kiedyś nie wypadało chodzić do kościoła, dzisiaj wypada chodzić do kościoła i ludzie zmieniają się jak takie wiatraczki, jak takie chorągiewki na wietrze. Powiem nawet inaczej. Przypominam sobie taką jedną sytuację z młodości. Mieszkałem wówczas w takiej niedużej miejscowości pod Krakowem, w której był takie były dziwne zwyczaje właśnie związane z kościołem katolickim. Jednym z tych zwyczajów było, że tam raz chyba w roku puszczało się obraz, który przez cały rok wędrował przez całą parafię od domu do domu i polegało to na tym, że dom, w którym ten obraz miał być w danym dzień wystawiony, przygotowywał coś takiego w rodzaju ołtarzyka. Na tym ołtarzyku stawiano ten obraz. Ja już dzisiaj nie pamiętam, czy to był obraz Matki Boskiej, czy kogoś innego, ale podejrzewałem, że chyba Matki Boskiej. W każdym razie na tym ołtarzyku stawiało się ten obraz. No i przez całe 24 godziny ludzie mieli prawo przyjść do tego twojego domu i w tym pokoju modlić się do tego obrazu. I ja byłem jedynym w tej parafii, jedynym, o którym wiem, który sprzeciwił się i powiedział: sorry, żadnego obrazu w moim domu,
Ja jestem ateistą i nie będą mi się tu po domu szwendać inne osoby. Wierzcie mi, to z mojej strony była duża odwaga, ponieważ dawniej, dzisiaj to się już troszeczkę zmieniło, chociaż jak widać po wyborach ciągle te regiony wiejskie są takimi dość sporymi kołtunami, przynajmniej jeśli chodzi o te osoby w wieku 40+. I w tamtych czasach tych kołtunów było o wiele więcej i potrafili człowieka zaszczuć na śmierć, jeżeli wychylił się przeciwko religii. Ja nie obawiałem się tego, postawiłem się, pomimo że po wsi chodziły potem już opowieści o tym, że jestem opętany przez szatana i przez wszystko, co jest najgorsze, ja nie ugiąłem się pod tą presją środowiska. Także ja, Martino, naprawdę nie pamiętam takiej sytuacji, w której bym zrobił coś tylko dlatego, że po prostu tak wypada. Powiem inaczej. Gdybyś miał ochotę, to możesz poszukać w internecie. Jest taki portal, Racjonalista. I ja tam na przykład umieściłem w dniu 10 czy tam 11, umieściłem parę dni później, ponieważ próbowałem to umieścić na kilku innych portalach i wszyscy mi zdejmowali ten tekst. Umieściłem taki tekst o katastrofie smoleńskiej i w czasach, kiedy wszyscy płakali krokodylimi łzami nad śmiercią pana prezydenta, ja, nie patrząc na to, że nie wypada, napisałem tekst, w którym napisałem, że pan prezydent Kaczyński był najgorszym prezydentem w naszym kraju. Zresztą do tej pory uważam, no powiem inaczej, w tej chwili już nie uważam, że był najgorszym prezydentem, bo niestety pan Andrzej Duda zrobił wszystko, żeby pokazać, że w ogóle nie jest prezydentem. No więc jest gorszy, ale w tamtych czasach uważałem, że był to najgorszy prezydent, jaki nam się przytrafił. Jak były jeszcze czasy socjalizmu i wszyscy na rękach nosili pana Wałęsę, ja otwarcie mówiłem o tym, że Wałęsa jest człowiekiem, który najprawdopodobniej współpracował z bezpieką. Mówiłem najprawdopodobniej, ponieważ nie miałem na to żadnych dokumentów, ale wiedziałem, jaka jest bezpieka w tamtych czasach. Wbrew opinii obiegowej, jaką dzisiaj się próbuje społeczeństwu wmówić, że to była banda idiotów, to może to i byli ludzie źli, ale na pewno, przynajmniej chodzi o tą wierchuszkę, nie byli to ludzie głupi i nie pozwoliliby w tamtych czasach Wałęsie na zbyt dużą samodzielność. Był to agent bezpieki, znaczy inaczej, był to człowiek, który w jakiś sposób sprzedał się bezpiece, a potem za ich zresztą zgodą urwał się z tego łańcuszka, ponieważ oni już w pewnym momencie sami się zorientowali, że ten ustrój musi upaść i Wałęsa był dla nich taką poduszką powietrzną, na którą można było bezpiecznie spaść. Wówczas wielu moich znajomych, bardzo wielu znajomych wieszało na mnie psy. Ja nie zmieniałem swojego zdania, mimo że opinia była przeciwko mnie. Czyli powinienem był, tak jak większość, krzyczeć Lechu, Lechu, tego nie robiłem. No i jeszcze jeden taki przykład. Do dzisiaj wielu moich znajomych nie może zrozumieć i mi to wypomina, że oddałem głos na Stana Tymińskiego. Tak, oddałem i nigdy się tego nie wypierałem. I oddałem ten głos nie dlatego, że uważałem, że Stan Tymiński
jest jakimś chodzącym geniuszem i że kiedy przyjdzie do nas, zostanie prezydentem, to nagle zrobi nam się tu jakieś Eldorado. Po prostu ja już wówczas wiedziałem, że większość tak zwanych aktywistów Solidarności to jest banda jeszcze gorsza jak komuniści. To się zresztą dzisiaj potwierdziło, to widać na naszej scenie politycznej i myślałem, że może jak przyjdzie ktoś taki z zewnątrz jak Stan Tyniński, to trochę zawiruje tym całym, tą całą sceną polityczną, może ją troszeczkę odświeży. No, nie udało się i teraz mamy jak mam. Także powtarzam, nie pamiętam takiej sytuacji, w której bym w życiu zrobił coś tylko dlatego, że tak po prostu wypada. Cześć!